Proszę o wyciszenie telefonów, jeszcze chwilę i zaczniemy. Nie, pani Kamil, pani Mani, mam się przygotować. A kiedy będzie? Zaczynamy? Do 23. Proszę o ciszę, zaczynamy. Proszę o włączenie telefonu. Na pewno, nie, udziału nie. A może? Panie Zdzisławie, zaczynamy. Albo do tego. Dobrze, to porozmawiajcie po sesji. Witam Państwa na 35. sesji Rady Miejskiej w Debrznie. Witam kolegów, koleżanki radnych, witam pana burmistrza, panią Beatę. Stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Do komisji uchwał i wniosków proponuję panią Marię Buglarewicz, pana Jana Płaczka i pana Piotra Słukowskiego. Proszę o przegłosowanie. Wisława Andrzejewicza. Jan Bemer. Za. Beata Bogacz. Za. Magdalena Płaczyńska. Za. Maria Buklarewicz. Za. Maciej Dukszta, nieobecny. Małgorzata Kropowina. Za. Adam Kierysz. Za. Elżbieta Laskowicz. Za. Adam Łukaszewski, nieobecny. Zdzisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Rybicka. Za. Piotr Słukowski. Za. Andrzej Świstowski. Za. Tutaj komisja uchwał i wniosku została wybrana. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie projektu porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby coś wnieść do porządku obrad? Nie widzę, proszę o przegłosowanie. Wisława Adlerka. Jan Demet. Za. Beata Bogacz. Za. Magdalena Płaczyńska. Za. Maria Buklarewicz. Za. Maciej Dłuch, pani obecny. Małgorzata Kropowina. Za. Adam Kierysz. Za. Elżbieta Laskowicz. Za. Adam Łukaszewski, nieobecny. Zdzisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Rybicka. Za. Piotr Słukowski. Za. Andrzej Świstowski. Za. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Przedstawienie wniosku o odwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie. Na podstawie paragrafu 4 regulaminu Rady Miejskiej w Debrznie, załącznik nr 5 statutu gminy Debrzno, wnoszę o odwołanie sesji nadzwyczajnej i uwzględnienie w porządku obrad podjęcie uchwał nr 88 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Debrzno na 2020 rok oraz uchwały nr 89 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Debrzno. Przechodzimy do punktu następnego, podjęcie uchwał. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś dopytać odnośnie uchwał? Nie widzę. Proszę o głosowanie nad uchwałą nr 88 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Debrzno na 2020 rok. Wisława Anderca. Jan Bemer. Za. Beata Bogacz. Za. Magdalena Płaczyńska. Za. Maria Buklarewicz. Za. Maciej Dukszta, nieobecny. Małgorzata Kropowina. Za. Adam Kierysz. Za. Elżbieta Laskowicz. Adam Łukaszewski, nieobecny. Zdzisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Rybicka. Za. Piotr Słukowski. Za. Andrzej Świstowski. Za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Prosimy o głosowanie nad uchwałą nr 89 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Debrzno. Czy do tej uchwały ktoś z Państwa ma jakieś pytania jeszcze? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Wisława Adler. Za. Jan Bemer. Za. Beata Bogacz. Magdalena Błażeńska. Za. Maria Buklarewicz. Za. Maciej Dukszta, nieobecny. Małgorzata Kropowina. Za. Adam Kierysz. Za. Elżbieta Laskowicz. Za. Adam Łukaszewski, nieobecny. Zdzisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Rybicka. Za. Piotr Słukowski. Za. Andrzej Świstowski. Za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Blok uchwał został wyczerpany. Przechodzimy do punktu 5. Oświadczenia. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. Komunikaty. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa? Nie widzę. Przechodzę do punktu 7. Przedstawienie, przegłosowanie wniosków komisji uchwały wniosków. Wniosków nie zanotowano. Dziękuję. Zamykam obrady 35. sesji Rady Miejskiej w Debrznie. No właśnie, to jest to.